Sportywalki.org. Tomasz Narkun, pytałem tutaj wcześniej twojego przeciwnika, czy oglądał twoje walki. Zapytam ciebie o to samo. Tak, oglądałem Marcina walki. Oglądałem, oczywiście. Nawet na żywo kilka razy miałem przyjemność. No by był głupi, jeżeli bym nie oglądał. No musiałem oglądać, tak? Czy twoim zdaniem Marcin zasłużył już na walkę o pas? Ja już się nie zastanawiam, już mam wyrąbane, czy zasłużył, czy nie zasłużył, no to tak naprawdę już, to już tam kwestia jest organizatorów, oni tam decydują, jeżeli oni uważają, że zasłużył, no to robimy show. Show na wielkim stadionie. Jak ci się podoba stadion? Show na wielkim stadionie. Bardzo mi się podoba stadion. Musi być cały zapełniony. Jak będzie zapełniony, to będę miał taką energię, że zmiażę swojego przeciwnika. Zostawicie klatkę na miejscu? No, mamy pole do popisu, no bo stadion jest duży, to będziemy ją troszeczkę przesuwali. Wójcik walczył twoim klubowym kolegą Michałem Fijałką. Czy to znaczy, że twoi trenerzy mają już Wójcika dobrze rozpracowanego? Kilka walk wcześniej. Karol Celiński też walczył z Michałem Fijałką. No i też niestety z nim przegrał sztanga. No i później lekkie tam doszkolenie mieliśmy. Oczywiście Michał mnie trochę doszkolił, no i wygrałem z Celińskim, no i teraz myślę, że to samo. Niestety przegrał z Wójcikiem, ale trochę mnie doszkoli i znowu rozwalę Wójcika. A rozważasz przejście z wagi ciężkiej, chcesz walczyć w wadze ciężkiej, czy dalej te plany są jakby realne? No zobaczę, jak użyję sterydy, no to przejdę do wagi ciężkiej. Jak na razie nie używam, także nie idę do wagi ciężkiej. Zostajesz tu, gdzie jesteś? Na razie zostaję tutaj, gdzie jestem. Liczysz na to, że dojdzie do twojego starcia z Tiano Silvą? Z kim? Z panem Silvą. No na pewno. No, na pewno dojdzie to starcie do realizacji. No z tym, że no nie wiadomo kiedy. No bo Tiago, jak wiemy, teraz w ACB się bije. Także zobaczymy jak to będzie. Czy uważasz, że ten etap kariery, do którego teraz doszedłeś, zasługuje na to, żeby zawalczyć przed 50 tysiącami ludzi? Ja nie myślę, ja to wiem. Ja wiem, że zasługuje, no i po prostu dlatego to się zapełnia. Wszyscy przychodzą specjalnie na Tomasza, żeby zobaczyć, jak zapełnia halę. Wszyscy przychodzą dla mnie. 60 tysięcy ludzi przychodzi na Tomasza Narkuna. Zapełnia halę. Oczywiście mały żarcik, no bo nie będę tutaj mówił, że nie przychodzą też dla innych zawodników. Oczywiście też przychodzą dla różnych zawodników, ale tak naprawdę no to myślę, że no każdy, kto jest na tej karcie, no to zasłużył w pełni na to, żeby tutaj być i żeby się bić na stadionie. W takim układzie życzymy tobie powodzenia, jesteśmy tu już poganieni przez organizatorów. Sądzimy, że naprawdę dasz tutaj wspaniałą walkę z płyty, z stadionu, gdzie niestety piłkarzom nie wychodzi, ale sądzę, że fighterzy pokażą, jak w Polsce wygląda, na jakim poziomie znajduje się z MMA. Oczywiście pokażemy, ale już nie będziemy tutaj pokazywali polskie chuliganki, tylko prawdziwy sport, prawdziwy sport. Także czekamy na prawdziwy sport, na prawdziwe emocje, wielkie wyzwania dla kibiców. Niech szykują gardła i przychodzą na Narodowy. Dokładnie. I apel do wszystkich fanów MMA i nie tylko. Przychodźcie na stadion, zapełniamy tą budę i robimy wielkie show na cały świat. Pozdro. Tomasz Narkun. Tomasz, dzięki.